Witam. Dzisiaj chciałem się podzielić kilkoma moimi spostrzeżeniami, uwagami, zrobić taki mały test użytkownika, jeśli chodzi o najnowszy prezent od Steve'a Jobsa, czyli iPada 2. Zanim zacznę o nim opowiadać, to najpierw powiem coś, czego mi brakuje zazwyczaj w jakichś testach, czyli charakterystyka użytkownika, do czego ja potrzebuję iPada, do czego ja używam. Wcześniej używałem dosyć długo iPada pierwszego, tym bawię się już prawie tydzień. Używam go generalnie do pracy, to znaczy jest, towarzyszy mi na spotkaniach, zebraniach, służy do robienia notatek, korespondencji mailowej, zarządzania multimediami, poruszania się po mediach społecznościowych, wymianie plików, oglądania filmów, do gier raczej w niewielkim stopniu, ale rzeczywiście dosyć często jest ze mną i w plecaku, i w torbie, i pod ręką. Model, który tu widzicie, to jest 3G 64 giga, czyli najmocniejsza wersja. Właściwie nie uznaję iPada bez 3G, bez internetu. To dla mnie zupełnie inny produkt. I szczerze mówiąc, odradzałbym zakup iPada 3G. I trochę dziwi mnie organizatorom konkursów różnych, że iPada rozdają z samym Wi-Fi. To jest słaby produkt. Samego iPada kupiłem również z taką... To się nazywa jakiś smart cover, chyba smart cover to się nazywa, tak, ta okładka. I jest to całkiem niezłe badziewie. Zupełnie do niczego nieprzydatne. Ale o nim opowiem za chwilę. Aha, w tym teście nie będę mierzył tego iPada. Ważył, ani nie podnieca mnie, czy waży 5 czy 10 gramów więcej czy mniej. Czy jest cieńszy, czy tam ma 2 i 3 mm i inne rzeczy. To naprawdę są dla mnie kwestie, z których chyba ocenianie i podniecania się nimi w tabelkach już wyrosłem i zupełnie mnie nie kręcą. Jestem użytkownikiem, ma działać, ma być niezawodne, wygodne. A czy tam ma 5 GHz, czy 1 MHz, czy 2,5 procesora, to naprawdę dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Chociaż oczywiście ma jakiś tam wpływ na użytkowanie, na tym będę się skupił. Ci, którzy szukają tutaj danych i tabelek, to znajdą mnie na Apple.com w specyfikacji. Okej. Przesiadłem się z pierwszego iPada i rzeczywiście różnice nie są wielkie. Tam ciężar, grubość właściwie niezauważalna. Wręcz powiem szczerze, że jeszcze po tygodniu korzystania wolę swojego pierwszego iPada. Jest jakiś taki bardziej konkretny. Tego jak biorę to cieniutkie główienko, to mam wrażenie, że się zaraz złamie. No ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Dosyć istotną różnicą jest to, że iPad pierwszy miał głośniki tutaj na dole obudowy. Natomiast nowy ma głośnik tutaj. Co może mieć znaczenie, jeśli będziemy używać pokrowca na przykład, tak? Albo obudowy. Powiem trochę o tym smart coverze. To jest słaby zakup. Nie, kosztuje około $40. Niespecjalnie opłaca się go kupować w moim rozumieniu. Ponieważ tak, co prawda chroni ekran, ok, ale za każdym razem jak go zdejmuję z ekranu, on jest mocowany tutaj na taki magnes, które się sam przyczepia, to akurat fajnie działa, to i tak zostają jakieś smugi, czyli wszyscy esteci, którzy chuchają na swojego iPadzika, na ekranik, będą niespecjalnie zadowoleni, jeszcze na tych załamaniach powstają na ekranie smugi. I to cała właściwie funkcja tego smart covera. On niby ma służyć jako podstawka do samego iPada, ale jest to raczej mało stabilny badziew. Specjalnie jest to dosyć kiepskie. Można to jeszcze zamontować w ten sposób. Jest już troszkę lepiej, ale generalnie słabe jest to rozwiązanie. I przede wszystkim jakby nie chroni iPada. Ja często noszę go w plecaku czy w torbie. Po prostu wrzucam go razem z innymi rzeczami i niestety to nie daje żadnej ochrony. To znaczy ta część zawsze będzie jakoś tam ubrudzona, pognieciona czy narażona na różnego rodzaju uszkodzenia.
I to jest niestety problem. I tu serdecznie pozdrowienia do polskiego iSource'a, czyli serwisu iPada, ponieważ miałem dosyć mało interesującą przygodę z tym iPadem. On się zepsuł pewnego razu, przestał po prostu działać. I zaniosłem go do reklamacji. I reklamacja nie została uwzględniona, ponieważ obsługa znalazła uszkodzenie. Na przykład coś takiego. Takie straszne uszkodzenie, które eliminowało, dyskwalifikowało tego iPada z reklamacji i zaproponowali mi super stawkę, 1200 zł za wymianę na nowego. Więc wydaje mi się, że jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzała, to ten smart cover absolutnie nie chroni przed takimi kolejnymi uszkodzeniami. Żeby było śmieszne, oczywiście się sfrajerzyłem i zapłaciłem te 1200 i kupiłem nowego i na drugi dzień upadł mi dokładnie w to samo miejsce, gdzie miał w gniecenie stary, więc nie polecam. Więc generalnie, mimo że Apple'owi esteci mogą mieć z tym problem, to ja tylko czekam, aż w sprzedaży pojawią się tego typu pokrowce całe. No oczywiście mogą być, nie wszystkim one mogą się podobać. Mogą wyglądać jak typowy gadżet dla kierowcy z Skody z wąsami. No ale okej, okay. ale dla mnie mają najważniejszą funkcję, chronią iPada z każdej strony i rzeczywiście mogę go wtedy bez problemu nosić ze sobą cały czas. Na razie, póki nowych pokrowców nie ma w sprzedaży, posiłkuję się tym, chociaż jest to słabe rozwiązanie. To tyle, jeśli chodzi o ogólny wygląd zewnętrzny iPada. Jeżeli jesteś użytkownikiem pierwszego iPada, to moim zdaniem nie warto. Nie ma tutaj żadnych wielkich rewolucji. Zresztą podejrzewam ci, którzy śledzą te nowinki, to doskonale wiedzą, co nowego jest w nowym iPadzie. Tak naprawdę największą rewolucją jest dodanie dwóch kamer i nie jest to żaden szok. No, powiem szczerze, te kamery dupy nie urywają. I jeszcze inna sprawa. Są dosyć mało praktyczne, niestety. Jakoś, sorry, ale dla mnie idiotycznie wygląda robienie zdjęć w ten sposób. Czy w ten sposób, gdzieś tam w tłumie, czy na mieście. Może być to fajne zastosowanie przy wszelkich aplikacjach typu Augmented Reality, rozszerzona rzeczywistość, jak najbardziej tak. Rozmowy na Skype'ie, czy jak się ta funkcja nazywa? FaceTime, tak? No, nie udało mi się jeszcze jej uruchomić. Też fajnie. To akurat jest fajnie, kiedy możesz sobie ze znajomym rozmawiać w ten sposób. Testowałem, działa fajnie. Natomiast tam kręcenie filmów, nagrywanie tą kamerą są chyba sensowniejsze rozwiązania. Ja też liczyłem na jedno rozwiązanie, że będę mógł sobie z iPadem i z iPhone'em 4 stworzyć takie mobilne studio, dwukamerowe. Czyli wyobrażam sobie, że nagrywam siebie czy swojego rozmówcę z tego ujęcia, iPhone'a stawiam gdzieś dalej i robię drugie ujęcie, potem automagicznie iPad i Apple robią przecież same proste aplikacje, pliki się między sobą przesyłają i sobie w najnowszym iMovie sobie wszystko ładnie montuję. Niestety tak się nie dzieje. To znaczy, nie jest to możliwe. Nie wiem, dlaczego debilna polityka Apple utrudnia przesyłanie plików wideo między iPhone'em a iPadem. Trzeba kupić oczywiście specjalną aplikację i teoretycznie da się, albo korzystać z iTunes oczywiście. Ja jestem użytkownikiem PC-ów, nie mam żadnego Maca i dla mnie od kilku lat iTunes na PC-ta to jest największe badziewie, jakie kiedykolwiek używałem. No ale niestety jestem na to skazany. Więc generalnie mobilne studio wirtualne odpada. A nawet jeżeli uda się, będąc w terenie, przesłać nam pliki do iPada, to po odpaleniu iMovie, niestety iMovie dosyć zawodzi. To znaczy, liczyłem na trochę więcej funkcji w tym programie. Jest bardzo prostym programem. Nie da się zrobić takiej prostej rzeczy, która jest teraz na ekranie. Czyli ja mówię, a w tym samym czasie wy widzicie inny obrazek albo inne ujęcie filmowe. Nie da się tego zrobić. Taka prosta rzecz, a dosyć potrzebna przy
takich mobilnych reportażach, tak? Czy tam takim mobilnym blogowaniu. Nie da się też nałożyć właśnie jednego długiego dźwięku na kilka ujęć. Do zdjęć jak najbardziej. No i kilka takich innych mankamentów, które teoretycznie przy dużej dozie cierpliwości może zostaną poprawione przy najbliższych aktualizacjach aplikacji iMovie, ale na razie niestety jest to bardzo prosty edytor, którego efekty są całkiem fajne, ale mówię, bez rewelacji. Nawet dodawanie napisów do tego też jest dosyć niespecjalnie przyjemne, a same napisy są ciągle na tym samym jednym klipie. No tak, diabeł tkwi w szczegółach i o ile na pierwszy rzut oka iMovie wygląda bardzo fajnym, jako bardzo fajny, atrakcyjny program, to niestety niespecjalnie się sprawdza. I tyle. Wspomniałem o tym, że używam rzeczywiście do takich biurowo-biznesowych, produkcyjnych rzeczy informacyjnych, czytania internetu. Wspomniałem, że używam wersji 3G i tą polecam. Nie rozglądałem się za innymi operatorami. Kiedyś testowałem Play, ale nie do końca byłem zadowolony, jeśli chodzi o zasięg w takich zabetonowanych miejscach. I w tej chwili używam Orange Internet Free. Jest to bardzo fajne, idealne rozwiązanie dla iPada na razie. Orange mi nie płaci za to, ale karta Orange Internet Free Starter kosztuje bodajże 5 zł i starcza na 30 dni internetu. Po doładowaniu za 100 zł starcza na 150 dni. I mamy tam chyba 7 czy 8 giga transferu. Więc szybko licząc, za około 220 zł, ach, bo ten starter chyba 20 zł kosztuje. Za około 220 zł mamy internet na rok do iPada, bez żadnego abonamentu. Więc polecam to rozwiązanie. Oczywiście trzeba sobie ręcznie jeszcze przyciąć kartę SIM do wersji microSIM. Mamy 21 wiek. Takie to jest kupowanie aplikacji. No i tyle właściwie, co mogę powiedzieć. Aha, jeszcze różnice z przesiadki z pierwszego iPada na drugiego. Ekran jest rzeczywiście troszeczkę jaśniejszy, ale zauważy go tylko użytkownik starego iPada. Dla nowego będzie niezauważalny. Czy jest szybszy? Tak, faktycznie, jest troszeczkę szybszy, ale bez rewelacji. Nie na tyle, żeby usprawiedliwiał zmianę iPada pierwszego na drugiego. Aplikacje chodzą odrobinę szybciej, jakby sprawniej. Chodzą tak jak powinny. Na iPadzie pierwszym czasem zwalniały. Choć podejrzewam, że każda kolejna aktualizacja systemu, każda kolejne wersje kolejnych gier będą pokazywały, że jednak warto kupić iPada 2. No niestety, taka jest polityka Steve'a Jobsa. No i tyle właściwie. Teraz nawet jak trzymam te dwa iPady w ręku, to nie widzę jakiegoś specjalnej różnicy w ciężarze. Stary jest odrobinę cięższy, ale bez rewelacji. Na pewno na pierwszym zakupem, jaki zrobię, jak będą tylko dostępne, to będzie na pewno pokrowiec całościowy do iPada, który go będzie chronił. I coraz częściej myślę nad klawiaturą, niestety, ponieważ niestety pisanie po polsku na iPadzie dłuższych maili czy dłuższych tekstów jest dosyć ciężkie. Największym problemem jest tym, że na polską literę trzeba czekać, tak? Czyli trzeba nacisnąć klawisz i poczekać, aż się pojawi zestaw klawiszy znaków międzynarodowych i wcisnąć on. Co przy szybkim pisaniu dłuższych tekstów jest niestety męczące. I ci, którzy dostają ode mnie maile bez polskich znaków, to właśnie dostają je z iPada. Więc niestety zaczyna się ten iPad rozbudowywać do wielkości netbooka. Ale wydaje mi się, że klawiaturę bezprzewodową sobie dokupię, jeżeli ma mi służyć rzeczywiście jako takie mobilne biuro. Na razie sprawdza się bardzo dobrze. Ja testowałem też i netbooka, i czasem noszę ze sobą duży komputer. To jako taki
kumpel na zebrania, spotkania, notatki, biznesową łączność, nadzór bloga, chodzenie po serwisach społecznościowych. Sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. No, tak jak mówię, zawiodłem się na tych filmowych możliwościach iPada. To tyle na początku. Podsumowując, jeśli masz iPada pierwszego, nie polecam kupowania iPada drugiego. Jeśli zastanawiałeś się nad iPadem drugim, to warto kupić i chyba dołożyłbym trochę grosza, żeby kupić wersję przynajmniej 32 giga. Jeżeli, szczególnie jeśli chcesz ściągać i używać gier. Tutaj 16 giga dosyć szybko mi się zapełniło. Kilka gier, właściwie tak, żeby z ciekawości ściągnąć sobie jakieś hitowe tytuły, nie mam czasu grać. Troszkę filmów, które sobie noszę ze sobą, też zajmuje pamięć i nagle okazało się, że te 16 giga dosyć szybko się tam zapełniło. Aha, no i jeszcze to są też częste pytania, czy da się oglądać filmy w różnych formatach z napisami. Te playery do filmów coraz lepiej się rozwijają. I rzeczywiście ja używam AVP Player HD, takiego filmowego playera. I on rzeczywiście radzi sobie z różnymi formatami plików. MP4, chyba Flash Video, muszę sprawdzić, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. Albo i nie. Napiszę w komentarzu pod tym filmem. MP4, Movy, Xvidy, Avidy, innego rodzaju filmowe. Obsługuje polskie napisy z polskimi znakami, więc śmiga bardzo fajnie, więc tym bardziej szukam dobrej podstawki do oglądania, albo która utrzyma iPada, kiedy leżę na plecach, a iPad stoi na brzuchu. Ten smart cover niestety się do tego nie nadaje. To tyle. Dzięki. Nie dajcie się nabrać na sztuczki Steve'a Jobsa.